Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Disciples 2 Bunt Elfów. I dzisiaj zagramy sobie szósty i już definitywnie ostatni scenariusz z tej serii na moim kanale, przynajmniej z Disciples 2, prawdopodobnie. No bo co więcej, mógłbym w przyszłości zacząć nagrywać kampanię. Pomyślimy. Na ten moment chciałbym faktycznie zagrać jeden kolejny scenariusz bohaterem, który mamy, który w sensie jakimś tam wyekspionym bohaterem. Greenskins. Co my tu mamy? Max level 15. Greenskins are going on a rampage and you are the champion. And you are the champion. Your god has selected to seize. A, okej. Okay. Musimy przejąć ich zamek, a raczej ich miasta. I musimy zakończyć tutaj. Okej. Musimy jakichś tutaj zielonoskórych pokonać. Także wybierzemy sobie tę mapę. Jest jakaś customowa mapa. Więc sobie zagramy na tym. To jest prawdopodobnie mapa, której w życiu na oczy nie widziałem. Także lecimy po nieumarłych. Właśnie chciałem. Tak jest, dokładnie to. Nieumarli. I teraz tak. Graliśmy już gildiarzem. Graliśmy już arcymagiem. Nie pamiętam, żebyśmy grali wojownikiem. Wojownikiem się tak naprawdę granie jest najbardziej nudne. Bo nic specjalnego nie ma, po prostu nasze jednostki się mają dodatkowe 15% regeneracji wraz z moim naszymi bohaterami oczywiście, więc taka gra wojownikiem jest niby prostsza, ale też nic specjalnego w tym nie ma, więc zastanawiam się, czy nie zagrać znowu arcymagiem. Guildmaster, dwa razy tańsze rozwijanie miast i no i jakieś tam dodatkowe możliwości dla złodziei, ale to jakoś tam mnie nie przekonuje za bardzo. Jeszcze się zastanawiam. Na pewno bierzemy sobie oczywiście tego Tefasa do walki. 55 poziom ma. Tak, chcę go wziąć ze sobą. I nadal nie wiem, kim zagrać. Także zagramy sobie chyba wojownikiem po prostu, wiecie? Czy arcymagiem, żeby chociaż te dwa razy tańsze opracowanie zaklęć było. I od razu zbudowana jest wieża magiczna. Dobra, zagramy sobie arcymagiem znowu. Będziemy grali arcymagiem. Wojownikiem nie chce mi się grać wojownikiem, bo mam bohatera, który wysysa zdrowie. Ja go chcę rzucić na przednią linię, żeby mi go atakowali i żeby on ściągał na siebie po prostu obrażenie, żeby się leczył. Taki jest plan. Dobra, no historia jakaś tam sobie jest. Honor twoich bogów jest w twoich rękach. Musimy cztery jakieś miasta aż zdobyć. No to ciekawe. Zobaczymy. Mapa jest bardzo duża. 96 na 96. Widzę, że wygląda to co najmniej dziwnie i możliwe, że będzie trzeba zmienić scenariusz, ale zobaczymy. Może być zmieniona nazwa, nie ma problemu. A i poziom zdobyliśmy i chcieliśmy wziąć sobie możliwość korzystania z artefaktów, bo przydałoby się już mieć tę umiejętność, więc sobie ją weźmy, tak w razie czego. I duch do nas rzecze. Ciemny panie, może nie ciemny, mroczny panie, tak brzmi lepiej, mroczny panie. Cztery miasta, które poszukujesz, są na wschód. Smoki również się tam jakby, nie wiem, rodzą, jakby obok tych, może nie tyle rodzą, co... No, można powiedzieć, że się rodzą w pobliżu tych zamków. Nie w pobliżu ich zamków, tylko w pobliżu ich twierdzy. O, o. Uważaj, oni chcą nas zranić, okej. Oni zamierzają nas zranić, spoko. Dobra, tu mam jakieś miasto z jakimś bohaterem, który ma level 4 od razu i ma jakąś armię nawet. I tu mamy jakiegoś... Mamy tutaj zbira, ona ma dwie potki. Dobra, ciekawa mapa. Mamy od razu bohaterów jakichś. Tutaj też mamy jakiegoś bochcia. Tylko, że on ma level niżej. Jakąś tam armię ma. I dwie potki też. Dobra, no to jest zaiste dosyć interesująca sytuacja. F6 potem, żeby mógł tam widzieć te surowce. Tutaj od razu jest kopalnia do... Many śmieci, tu jest kopalnia złota kolejna, więc okej, no dosyć ciekawie się zapowiada, ja tak bym zagrał, ja bym tak zagrał. A ja mam tu jakiś w ogóle artefakt, od razu mi dali 15% więcej obrażeń, ej, to ciekawe. Mamy też tutaj sporo pancerza, osłabiony jest trochę ten Ashgun,
Więc rozumiem, że na tej misji zdobycie stolicy jest czymś wykonalnym, powiedzmy. Dobra, panie. Ty jesteś na pewno z przodu. Czy ja chcę iść w ciebie? W sumie, skoro już cię mam, to mogę w ciebie iść. Tak naprawdę wolałbym mieć tych dużo bardziej, ale... Dobra, zastanówmy się. Mamy już widmo. Czy chcemy mieć odcień? Chyba będziemy chcieli mieć odcień. Na pewno bym chciał mieć jeszcze dwóch wampirów, arcywampirów, jakby dało radę. No i się zastanawiam. Wiecie co, jakbym dostał szósty poziom i bym wziął sobie kolejny punkt dowodzenia, to wtedy mógłbym go wcielić w armię. To nie jest głupi pomysł. Na razie wezmę sobie po prostu fightera i ten fighter zmieni się w widmowego wojownika i później sobie weźmiemy tego do armii, który co prawda silniejszy nie będzie. Znaczy, brakuje tylko 600 punktów do kolejnych poziomów, więc de facto tak naprawdę on będzie się dosyć szybko wzmacniał, także to nawet nie jest takie głupie. A i mamy w łapie jakieś tam rzeczy już. I mamy ten sztandar, który zwiększa jeszcze obrażenie o 20% wszystkim naszym jednostkom, także to też jest całkiem przyjemna rzecz. I myślę, że zaczniemy, a niczym nie zaczniemy, bo już nie mamy hajsu. No dobra. Gdzie tu jest coś do pokonania? Bo w pobliżu naszej stolicy widzę, że tu nic nie ma, ale rozejrzyjmy się. Bo mamy tutaj jednak mimo wszystko dróżkę, po której bardzo mało ruchu traci nasz bohater. Więc możemy sobie pozwolić. To jest cholerny las. Ciekawa mapa. Się tak naprawdę beznadziejnie ona wygląda, ale ciekawie zarazem. Musimy przez ten las przebiec. To jest trochę do dupy. Strasznie dużo ruchu stracimy przez to, ale kurde, nie mamy wyjścia. Dobra, i mamy coś tam do pokonania. To przejedźmy się tu. Jeżeli chodzi o tych pobocznych bohaterów, to nie wiem, czy opłaca się nimi w ogóle ruszać. Pewnie tak. Tylko czy opłaca się nimi też ekspić. Cholera wie. Możemy w sumie. Dobra, co my tu mamy? Ojojoj, mam wrażenie, że ta seria... W sensie nie ta, może nie tyle jest ta seria, bo seria to już trwa długo. Ile tu many mamy? Co to jest za mapa? Co to za dziwna mapa? W sensie, przeciwnicy są słabi na starcie strasznie. Mamy od razu jakichś bohaterów, jakieś armie. Mamy od razu wszystkiego dużo tak naprawdę, a przeciwników mało. A tam wilk był chyba w lesie. No, chyba jest wilk, no. Nie zauważyłem. Okej, nasze jednostki są gotowe, żeby zająć wasze ziemię. Spoko. Komat mi bros. No problemu. Zapraszam. Okej. Będą... trząść się? Aha, oni już na starcie nam pokój proponują. Będą trząść się trząść przed naszą potęgą. Tak, akceptuję wasz pokój. Nie wiem po co, ale akceptuję. Będziesz żył kolejny dzień. Okej, dobra. Zamknąć to mogę? Nie mogę, zawiesiło się. Zepsułem grę. Spokojnie, to się odwiesi. Spokojnie. Spokojnie. Mówiłem. Wiedziałem. Jeszcze górskie klany powinny coś powiedzieć, nie? Bo chyba górskie klany są jeszcze na tym scenariuszu, na tej mapie. Tak. Co wy chcecie? A, przeklikałem. No tak, bo ja tam kliknąłem, żeby tamto zamknąć, się okazało, że... Nieważne. Także no... Do problemu. I neutralni. Teraz jest tura neutralnych, którzy się ruszają. Dobra, jakiś tam barbarzyńca zrobił ruch. No problemu. Trzeba na pewno Wróżgowicza szybko pójść i pozajmować te many tutaj. Właśnie najbardziej mi zależy na tych właśnie trzech kopalniach w tym miejscu, bo mana właśnie piekielna jest drugą najbardziej mi potrzebną maną. Tutaj też jest mana piekielna, którą niedługo zgarnę, po prostu się moje tereny rozrosną i to po prostu będzie zwyczajnie moje. I tu jest ten wilk, o którym mówiłem, a są nawet dwa. Dobra. To nawet spoko. Mój bohater może spokojnie tankować wilka. Zabijmy tego wilczka. Powinienem go zaatakować już wcześniej. Teraz tracę dużo ruchu niestety na to. Fighter, bijesz to. Widmowy oczywiście będzie to paraliżował. Ty musisz zwejtować.
po to, żebyś najpierw otrzymał obrażenia, a później dopiero się wyleczył. No i jak na złość ten wilk musiał zadać 5 punktów obrażeń więcej. I jak na złość pewnie, gdy uda mu się ugryźć mnie jeszcze raz, to drugi raz zada 5 punktów obrażeń więcej i mi zabije tego wojownika. To byłoby bardzo przykre. Ale na szczęście paraliż wszedł. Bohater, leczysz. Pięknie, stary. Prawie, no może nie prawie na fulla, ale naprawdę ładnie się wyleczyłeś. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem twoich osiągnięć. No, ugryź mnie jeszcze raz, wilczek. Pięknie, panie, pięknie gryziesz. Dobra, no niepotrzebnie teraz ranię tego wilka, bo teraz mój bohater się mniej uleczy przez to, więc stop. No myślę, że paraliż, no mimo wszystko na tym, just in case. Aha, dobra, to nie ma znaczenia w takim układzie. Zabij. Pięknie, kurczę. Ty to jo, bohcio, ty to jo. 36 ekspów. Dobra, lecimy w to. Dobra, no bijemy się wszystkimi bohaterami. Nie będziemy tutaj się skupiać na jednym tylko, czemu mielibyśmy. Będziemy ekspić wiele wojsk. Dobra, teraz tak, będzie pierwsze widmo, czy pierwsza będzie syrenka? Syrenka. Nie dobrze. Poparaliżowała mi tu. Ale niewystarczająco. Dobra, no lecimy zwiedzać dalej. Ty, laska, tutaj też musisz coś odkryć. Więcej many. Ta mapa jest dziwna. Jest zbyt dziwna. Potrzebujemy złota. Teraz to na pewno tyle muszę... Tyle wiem, że potrzebujemy złota na Rózgowicza i zająć te wszystkie many jak najszybciej się da. I oczywiście te odcineczki będą też cholernie długie, bo jakbym miał robić je po pół godziny, albo nawet mniej, to będzie ich z 20 pewnie, bo jednak mapa jest duża, mamy dużo przeciwników, tury jak widzicie trochę wolno idą, nie wiem do końca dlaczego, ale wolno to idzie i nie mogę nic z tym za bardzo zrobić, także no trzeba być cierpliwym, trzeba być cierpliwym. Ta mapa ewidentnie wygląda na taką typową mapę, którą ją zrobił jakiś gracz. Tutaj w ogóle drzewek nie ma, na ozdobę chociażby. Te drzewka by naprawdę tutaj zmieniłyby krajobraz kompletnie. Tutaj ja rozumiem, jeszcze mogę... To wygląda głupio, ale no to jest jakiś las gęsty. To też ma sens, to nie wygląda aż tak źle. No i tam jakieś lasy gdzieniegdzie są, ale jakieś pojedyncze drzewka albo jak nawet górki pojedyncze, to też naprawdę zmienia całkowicie, kompletnie otoczenie i to naprawdę warto robić takie rzeczy. Bo wiem, bo robiłem mapy do tej gry swego czasu, dosyć długo i mam doświadczenie. Dobra, teraz pytanie tylko, czy tutaj mój bohcio... Ten wojownik będzie obrywał w ryło ostro, ale spokojnie, jak będzie widmowym wojownikiem, który będzie miał 320 życia, mój bohcio będzie fokusowany. Ja na mojego bohcia nie będę dawał pancerza. Wow, 40 zadałeś. 41 nawet tamtej z tyłu. I ten wojownik już ma teraz przedrzebane, niestety. Więc albo będzie go trzeba potką, albo będzie go trzeba wycofać. Tylko, że jak go wycofamy... A gdybyśmy tak... No nie, no nie możemy. No bym widmo dał do przodu, bo ma 68 życia to widmo, więc jakiś tam czas jest w stanie przetrwać, ale... No mimo wszystko to niewystarczające będzie. Bo tu jest jakiś barbarzyńca, którego bym chciał odkryć chociaż, a tam jest jeszcze drugi barbarzyńca. No dobra, to jest do zrobienia, tylko że... Wojownika będzie trzeba uleczyć tak czy siak. To nie ma innej opcji.
Chciałbym, żebyś już był zombiakiem, stary, naprawdę. Dobra, ale najpierw potrzebujemy więcej złota. To jest kuszące, ale bardziej mi się opłaca chyba tutaj najpierw zrobić rozgłowiczkę. Ja w gruncie rzeczy mogę nawet tego kolesia jej dać. Czemu nie? Dolecisz tam? Nie dolecisz tam? Ja pierdzielę, ty głupia pindo. Ale to jest priorytet nasz. Ile my zarabiamy w ogóle? To nie to. Tutaj się klika. 150. To będziemy mieli na tę rózgę tutaj. Dobra, to weźmiemy te manę śmierci też. Nie ma problemu. Nie mam z tym aż takiego problemu. Tutaj jest, tam jest mana kamieni runicznych znowu. Tu jest w ogóle jakaś trenowarka. No to niezła mapa. To są dwa wilki. Dobra, zróbmy je. No ty tam odkryj trochę więcej terenu. Tu już są górskie klany, które mają miasto zajęte. Cofnij się, laska. Nie chcemy z nimi walczyć, bo mogą nas pojechać. Tutaj jest kopalnia złota. Dobra, no zobaczmy, co się zadzieje. Bo generalnie mamy bohatera naszego tutaj, prawda, który ma punktów ruchu 64, bo ma buty. Prawie najlepsze w grze. Chociaż tak naprawdę, jakby mówiąc, które są najlepsze, to według kolejności najsłabsze są te, które dają 20% więcej ruchu. Później są te, które sprawiają, że po drzewach jak się chodzi, to się nie traci ruchu w ogóle, ale za to nie zwiększają punktów ruchu. Później są właśnie te, które mam ja teraz, że o 40% więcej mamy ruchu. Później są buty żeglugi, które sprawiają, że po wodzie się nie traci w ogóle ruchu. No i najlepsze są 7-milowe buty, które zwiększają punkty ruchu o 60%. W ten sposób można by to przedstawić. On nas zaatakował. Oj, oj, oj. 30, 45 na pysk. No bijemy się, no. Ja bym się bił. Ty to oczywiście palisz to wszystko. Za całkiem ładne obrażenia. Ale widmo niestety nie zdąży się nawet ani razu ruszyć. I to jest problem. Mamy jeszcze wiwernę, która bije 25 na wszystkich. Jak dobrze pójdzie, jak moja bohaterka uderzy jeszcze jeden raz. Widmo zdążyło ten zdążyło przeżyć. Widmo zdążyło przeżyć. Ale teraz co najlepiej będzie sparaliżować? Wydaje mi się, że bohatera jego, bo bije najwięcej, 45 na wszystkich. Jak tu z inicjatywą stoicie? 40, 30 tylko bohater ma. Dobra, to mój bohater będzie przed wrogim bohaterem. Mogę? Nie mogę. Wiwerna mi też niedługo zginie. Jak na razie tylko Templariusz się dobrze trzyma, ma full HP. Chyba Yeti będzie trzeba sparaliżować. No. Dobra, bijemy to. Ładnie. Dobra, i teraz jeżeli ty trafisz tych dwóch tylko. Na resztę mam wywalone, po prostu traf tę dwójkę. To jest już wygrane. I to bez strat. Bo Wiwerna teraz zabija tego pajaca. Widmo jeszcze mi to sparaliżuje i ja w ogóle nie straciłem tutaj niczego. I Templariusz już to dobije w ogóle teraz bez problemu. Nawet jakby widmo teraz nie trafiło. Ale to było fartowne, nie? Jakie to było bliskie. Wystarczyłoby, żeby jego bohater... albo Yeti. Po prostu wystarczyło, żeby Yeti było przed moim bohaterem. To by bohater padł, widmo by padło. Prawdopodobnie też Wiwerna by padła. I później już sam Templariusz by sobie nie poradził. Także fajnie, ładnie. Uroczo. Ja bym mu zajął najchętniej to miasto, żeby się tam podleczyć trochę.
A, i mamy jeszcze te dwie potki, które możemy wykorzystać, żeby tam podleczyć sobie. Wivernę na przykład. Tam się wąż morski porusza. A tu się wilki spawnują. Na tym miejscu. Okej. Okay. No nawet spoko. Czyli jakaś tam kopalnia ekspów jest. Jakaś tam ekspiarka jest. Dobra, wejdźmy w tego barbarzyńcę. Z tym drugim będzie gorzej, bo on bije 100 obrażeń aż. I on będzie mi na pewno bił wojownika, no bo co innego miałby bić. Dobra, bijemy to. Oczywiście mógłbym na wojowniku dać defa. Ej, w gruncie rzeczy, jeżeli ja tu dam defa, on zaatakuje bohatera. I ja się z tego wylifestyluję jeszcze, bo on będzie teraz cały czas sparaliżowany. I to jest genialne. Pięknie, dobrze. Dobrze. Pięknie, no easy, no ja to strat, w ogóle bez strat to zrobię. Teraz tylko mój bohater to musi bić cały czas. Oczywiście nie będę dał defów, będę dał waity. Bo jeżeli dam komuś defa, nie daj Boże, moje widmo nie trafi w niego z paraliżu, to będzie lipa, będzie trzeba go bić dalej po prostu wszystkim. Ale na szczęście trafiliśmy. Ale dobra, mimo wszystko go trochę zjedźmy bardziej. No starczy chyba. Dobra, Bohcio. Tutaj wait. Bohcio, bijesz. No i jeszcze... Ja to jeszcze jeden raz niech sobie uderzy, Bohcio. Albo nie. Dobra, jeszcze dwa razy. Ja chcę całe jego życie. No. Dobra, broń się. Dobra, waituj w razie czego, bo teraz wszystko zależy od widma. Dobra, jest git majonez. Broń się. Ty się broń. Ty też... Waituj. Wait. Bohater, leczysz się z tego. I z tych 14 punktów HP się wyleczę tylko za 7. Będę miał wtedy 119 życia. A ten ma 117. Dobra, wystarczy. To mi wystarczy. Jestem zadowolony. O, już są plusiki. No tak. Okej. Podobno nam mówili, żebyśmy się trzymali z daleka, ale ja czegoś takiego nie kojarzę. Najmocniej przepraszam, ja nie pamiętam. Dobra, zabieram te kopalnie. Nie mogę sobie. Nie jestem w stanie teraz budować w ogóle. Wiecie, żeby ich ewoluować, bo tutaj no, niestety te plusy tutaj muszą zostać. A teraz pytanie, co on może mieć tam na tym mieście? W sumie mogę to sprawdzić, przecież mogę szkielecika wezwać, bo jestem arcymagiem, więc mam już zbudowaną gildię magów. Opracowanie też jest dwa razy tańsze. Sprawdźmy to. Ja bym chciał przejąć to miasto po prostu bez większych problemów. Ten wódz zbirów może tam być, co zatruwa, nie? Którego mogę zranić tym szkielecikiem. A nie, o, jest topornik na przykład, który bije 25 w dowolną, więc będzie trzeba tych z tyłu wyleczyć. No, trochę sobie go tutaj zranimy. Zawsze coś. Ten topornik nie trafi teraz. Ach, kurde, już miałem nadzieję, że jeszcze jeden raz go dziabnę. Dobra, no skoro jest tam topornik, który może mi zjąć coś z tyłu, no to niestety muszę też dać heala tutaj i tutaj. I w razie czego też nawiwkę, bo mimo wszystko, jeżeli krasnolud uderzy mi wiwkę, no to topornik mi tę wiwkę po prostu dobije. Tak byśmy nie chcieli. Dobra, palić to. Aha. Dobra, widmo dostało. Wiwka oczywiście, bo jest bardziej ranna. Ale jestem rozczarowany. Dobra, paraliżuj tego. Templariusz, zabijasz to. Piknie. No i moja królowa lisz, nawalaj. No i mamy miasto górskich klanów zajęte, które jest questem, co ciekawe. To jest nasze zadanie, żeby to
utrzymać. Musimy w sumie 4 miasta zająć. No okej. Ciekawe. Dobra, myślę, że tu możemy dalej zaatakować, chociaż trochę szkoda tych expów dla tej dwójki, ale no nic z tym nie zrobię przecież. No nic nie zrobię. A nie mogę stać bezczynnie, niech inni się expią chociaż. Chociaż tyle. Dobra, tym razem wiem, że bohater będzie fokusowany tak czy siak, więc bi. Dobra. No, trochę mu damage'u wbijemy. Moment, bohater bije około 40. O nie, zjebałem! No tak, przecież przez to, że się bohaterem wyleczyłem, uderzył mi wojownika. Nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Kurczę, to kompletnie nie pomyślałem. Dobra, bohater skończył z full HP, co prawda, ale... Ale wojownik jest już strasznie ranny. I oczywiście nie mamy jak go wyleczyć, dopóki nie będziemy mieli arcywampira. A czy my się doczekamy arcywampira kiedykolwiek? To jest tyle pieniędzy. Zresztą jest sporo kopalni na mapie. Oczywiście nie tylko kopalni złota, ogólnie wszystkich różnych kopalni. No ale spokojnie, niebawem je pozajmujemy. Dobra. Moment. W sumie to tak walczyć z dwoma bohaterami to będzie ciężko trochę. Wezmę sobie, wycofam tego kolesia do mojego głównego bohatera. To jest kopalnia, kolejna kopalnia złota. No to już wiem, gdzie tamta będzie leciała. Chciałbym, żeby ten bohater przekładał swoje jakieś jednostki z tym bohaterem. O właśnie, mogę zombiaka sobie wziąć na przykład i od razu zombie będę tam ekspił. A jest myśl. No stąd mnie nic nie interesuje tak naprawdę, ale stąd Warlocka sobie też mogę wziąć. Spoko. Niech tak będzie. Dobra, niedługo będziemy trochę więcej zarabiali. Tutaj, żeby jeszcze się teren z tego miasta rozrósł po te kopalnie złota na dole, to byłoby piękne. To byłoby wspaniałe. Odcineczek już 20 parę minut ma. I tak naprawdę 20 parę minut to jest wystarczająco długo jak na jeden odcinek, ale stanowczo za mało się zadziało, to dopiero jest czwarta tura, więc myślę, że jeszcze trochę sobie pogramy. A jesteśmy w sojuszu z demonami, może nam zaproponują jakieś... A może my im zaproponujemy jakieś zaklęcie za złoto? Może kupią? Może. Bo potrzebujemy tego hajsu teraz bardzo, tylko że bocy strasznie szybko hajsy też wydają. Na jakieś brednie, na jakichś właśnie bohaterów, złodziei, rózgowiczów i tak dalej. Oczywiście to nie jest brednia żadna, ale chodzi o sam fakt, że po prostu boty rzadko kiedy mają hajsy. Chyba że już ustalą sobie tego, że mają głównego jednego bohatera, jednego pobocznego bohatera, złodzieja, który to osłania, rózgowicza i chyba tyle. Jeżeli będą mieli te cztery rzeczy, no to już chyba wtedy idą w budynki albo w rozwijanie miast. Albo właśnie wkupywanie tych... Ty nie dolecisz. Dobra, to podleć tu. Przejmujesz to. Dobra, i powiedz, że dolecisz tam w jedną turę. Nie dolecisz w jedną turę. To trochę bieda. Dobra, ty się tu przesuń. Przesuń się tu. No mapa faktycznie wygląda biednie, aczkolwiek nie wygląda tragicznie. Dobra, Bohcio, podjedź tu. To są kolejni barbarzyńcy. What undead scum on our turf? No way. Okej, okay, no dobra, no znowu nie umarli. Okej, okay, spoko, spokojnie. Spokojnie, ja to wyklepię. O, jest jakaś tam ruina, może da mi złoto. Dobra, stary, weź sobie tego fightera. Moment, chcę tak. Chcę zombie i chcę tego warlocka. W razie czego ja ci go wyleczę. I w sumie daj mi to. Okej. Okej. I to wygląda teraz sensownie. Dobra. To lecimy na tę ruinę. Oczywiście będę chciał ją zbadać uprzednio czymś. Chcę tu sobie siedzieć. Ja to bym nic nie chcę robić. Na razie przynajmniej. Dobra.
Znając boty, oni nie będą się rozdzielać bohaterami, żeby eksplorować w wielu różnych miejsc, tylko po prostu będą jakimś jednym głównym bohaterem chodzili i temu głównemu bohaterowi towarzyszy zawsze jeden poboczny i złodziej. Jedyny sposób, w jaki boty mogą odkrywać sobie teren, to chyba rózgowiczami tylko i wyłącznie latają, gdzie popadnie. Chyba tylko rózgawiczami, tak mi się wydaje. Chyba że spostrzeżą wroga, to wtedy ewentualnie jakiegoś drugiego złodzieja robią, żeby szpiega podesłać albo coś tam złego zrobić. Tak mi się wydaje, że tak grają. Tak przynajmniej zawsze zauważałem, żeby w ten sposób. I czy boty kiedykolwiek robią drugiego rózgowicza, to tego nie pamiętam, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że zawsze mieli tylko jednego. Jeżeli zabiliśmy im rózgowicza, to od razu robili kolejnego, chociaż na priorytecie mają głównego bohatera. Oni robią chyba w ten sposób, że główny bohater, jeżeli mają już bohatera, to później jest rózgowicz. Później nie wiem, czy jest drugi bohater, czy złodziej. Widzę, że tutaj z tymi barbarzyńcami będzie kupa zabawy. No ale cóż, niech już tak będzie. Taką mapę wybrałem, taką mapę nagram. Tej many nie będę przejmował, bo mi teraz szkoda złota po prostu. Ale my możemy zbudować sobie budynek do Magusia. Tak zróbmy. Zbudujmy budynek do Magusia i sprawdźmy tę ruinę. Chociaż tak naprawdę przed zaatakowaniem jej wolałbym ją dosłownie sprawdzić jakimś szkieletem, tak w razie czego. Żeby nie było lipy. Tam są wilki kolejne. O cię pies. No nie powiem. Bardzo ciekawa ruina, no bardzo ciekawa. Jeszcze alchemika tylko brakuje, jeszcze tylko brakuje alchemika. Ja tego nie zrobię, za chuja. Chociaż, no zrobię, tylko stracę kogoś. Ja go mogę po prostu paraliżować. Dzięki czemu ja to mogę zrobić, ale no stracę zombie, albo bohatera. O. Dobra, mamy wskrzeszenie, lecimy w niego. Trochę mi szkoda będzie bocia, albo właśnie zombie, albo coś tam. Chyba, że nie trafi jeden raz. Wystarczy jeden miss. To wszystko, czego potrzebuję. Jeden miss od niego, żeby był. Ej, ja mogę wejść w defa obydwiema tymi... To jest genialne, ja to przeżyję. Obydwoje dadzą defa. On będzie bił bochcia. Ja go sparaliżuję i w następnej turze nic nie zrobi. Ja się wyleczę jeszcze z tych jego obrażeń. Nie trafił raz w dodatku. No proszę, jakie to jest pikne. Dobra, paraliżujemy cię. Ona przecież będzie mu paraliż ściągała. Ona leczy. Zapomniałem, nie pomyślałem. Troszeczkę zmienia postać rzeczy. Dobra, i tak musimy go uderzyć. Tylko jednego trafiłeś, serio. To był duży błąd, przyjacielu, że tylko ją trafiłeś. O. Ach, miałem taką cichą nadzieję, że zdążę go zabić, zanim zaatakuje. Ale niestety. Kurde, pieprzona arcydruidka. No trudno, więcej expów dla reszty drużyny, prawda? A za takie jednostki będzie tych expów całkiem niemało, tak mi się wydaje. Po mordzie to. Sztandar ciągle działa, bohater padł, ale sztandar nadal działa. Jest okej. 107. Trochę mało w sumie, spodziewałem się trochę więcej. O, ale złoto wpadło, dobra. 750, ej. Jakiś moment, co ten sztandar robił? 15% pancerza, no ale chyba 20% obrażeń jednak. Tak mi się wydaje, że to będzie i tak lepsze rozwiązanie. Więcej obrażeń. Dobra, no w wilczki trzeba pójść. Oczywiście te potki będzie trzeba też pozużywać tutaj. Nie ma innej opcji. A ty... Co ty możesz zrobić? Ty możesz w sumie coś zaatakować, gdzieś podekspić.
Zrobimy ten budynek do zombiaka. Potrzebujemy tego. A, już budowałem dzisiaj. Dobra, to w takim układzie idź, odkrywaj teren. Zwiedzaj. No, tu nic nie ma. Mam nadzieję, że oni nie atakują tak sami z siebie. To byłoby biedne. To jest jakaś ruina, którą też z chęcią bym przygarnął. Dobra. Ale za złotem stoimy już całkiem korzystnie i będziemy mieli zaraz kolejną kopalnię złota. I te na dole jeszcze prawdopodobnie zaraz przejmie moje rozrastające się tereny od miasta. Mam nadzieję, że niebawem to przejmę. Można by spróbować sprzedać jakieś zaklęcie. Skąd ja mam manę życia? To jest najmniej przydatna mana dla mnie, dla mojej rasy. Czyżbym zagarnął ją gdzieś, nie wiedząc o tym? O, kręci się jakiś. Że ja na mieście mam pancerz, mam przewagę. Crackers się pojawił. A te wilki się tu nadal pojawiają. No to wam powiem, że to trochę przykre, że się na tej mapie też tak będzie wszystko pojawiało, spełniło, ale to jest, co prawda, no to mimo wszystko to są jakieś expy. Okej, ten Crackers się porusza. Crackers, z tego co pamiętam, bił 130, jest sam. Ma na hita mojego bochcia, więc możemy spróbować się na tych wilkach wyleczyć na fulla i później zaatakujemy Crackersa. Dobra, mamy zombie, które ma więcej życia generalnie od bohatera, więc wiemy już, że bohater zawsze będzie fokusowany. Mimo wszystko. Dobra, bij, lecz się. I teraz tak, tutaj oni obaj biją po 36. Jeżeli dobrze pójdzie, ten wilk zostanie zberstowany, ale no chyba jednak tak nie będzie, bo widzę, że braknie. Brakło. No i myślę, że, kurczę, pytanie, czy mój zombie będzie przed tym wilkiem. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Ale i tak sparaliżuję w razie czego tego. Nie był. Dobra, to ty waituj, bohater niech zabije wszystko sam. Troszeczkę więcej się wleczy. Co prawda z tej trójki tam nie wiem, czy jeden, czy dwa punkty zdrowia, ale zawsze coś. Zawsze coś. No i dobra. Jakieś tam expy idą. No i nie mogę teraz pójść w Krakena, bo niestety jesteśmy zbyt ranni. A tu jest Lone Wolf. Okej, jakieś pojedyncze wilczki. No spróbujmy w nich pójść. Ty, panie. Przede wszystkim chciałbym zbudować to. I ty będziesz mógł mnie wyczyścić teraz tych panów. No, będziesz mógł, to dawaj. Pierwszego zaatakujesz, wojownik będzie ranny, co prawda, to ja to wezmę na quick fight, bo nie ma sensu. I mamy zombiaka, dzięki czemu ma full HP i możemy śmiało zaatakować kolejnego. I tira tak. Bo on bije 100, do 105 nawet. Więc ja bym wolał, żebyś zaatakował w razie czego zombiaka, zamiast tego. Jest tutaj def, ty uderzysz w ten sposób. Bo ja chcę zaatakować tego trzeciego od razu, ale to dopiero w kolejnej turze, więc w sumie to bez różnicy było. Okej. Okay. I chodzi mi o to, żeby ten zombiaczek w następnej walce z tym pajacem, żeby dał defa. I w ten sposób wataszka albo uderzy w tego, albo po prostu w zombiaka, który i tak przeżyje ten cios. Teraz myślę, że na quick fight'cie to mogę dokończyć dokładnie. Dobra. No tutaj się nie ruszaj, stąd nadal.
Tu jest mana życia też. Nie wiem, skąd ja te manę życia uzyskuję w tym momencie. A tutaj jest useless trochę dla mnie, ale jest. Tu jest kopalnia jeszcze, którą by trzeba przejąć. Podejdź tu. O, drugie rozgowiczki robić nie będę, bo to jest zbyt pieniądzożerne, więc tak po prostu spróbuję tam dolecieć. Trochę mi to zajmie, ale nie mam chyba wyboru. Jeżeli chodzi o te wilki, które się tu respią, myślę, że będzie trzeba jednak tutaj zostawić jednego bohatera, który je po prostu będzie czyścił, tak po prostu dla jakichś tam ekspów. Mamy w sumie już sporo odkrytej mapy. Trochę się zadziało. Więc myślę, że mimo wszystko w tym momencie moglibyśmy skończyć już ten odcinek, bo już trochę trwa, już jest blisko 40 minut. W ten sposób w sumie mógłbym robić 10 tur na odcinek. O, i ile czasu będzie wtedy ten odcinek trwał, to już nie będzie miało znaczenia. Po prostu będzie to 10 tur. Więc zaraz zobaczę, która jest tura, bo nie jestem pewien. Jeżeli jeszcze 10 nie ma, to jeszcze zrobię, żeby doszło do tej 10, później na 20 turze. Będę kończył odcinek później na 30 i zobaczymy, w ilu turach tę mapę zrobimy. Tak, w sumie to nawet rozsądnie to brzmi. A zaatakował sam, to nawet okej. Dobra, i w tym momencie ty musisz bić, a zombie musi dać defa. Zombiaczku, defuj się. I teraz bez względu na to, co on uderzy, wszystko przeżyje. Zombiaka jednak uderzył, dobra. Trafisz? Dobra, no to już nic więcej do szczęścia już nie potrzebuję. Dziękuję bardzo za ekspy. A Kraken nadal się porusza. Nie wiem jeszcze gdzie, nie wiem po co, ale się porusza. Tura 8 dopiero, okej. To jeszcze se pogramy. Lecimy w tego wilka. Czy ty masz normalne statystyki też? Tak, ty masz normalne statystyki. Dobra, to plan jest taki. Ja się na tobie wyleczę. Będę atakował ciebie tylko bohaterem. Widmo będzie tylko paraliżowało. Tak, tak trzeba zagrać. Ty dajesz defa. Ty dajesz defa. I ty dajesz defa. I widmo pewnie teraz chybi. To byłoby trochę... To byłoby bardzo brutalne, gdyby tak miało się stać. Dobra. Połowa jego życia będzie moja. W razie czego damy Waita. Tutaj na jednym czarnoksiężniku też w razie czego, czy tam czarowniku, damy też Waita. No a ten drugi może dać defa, bo już więcej obrażeń nie potrzebuje po prostu. Tak w razie czego. Dobra, defa. I defa. Dobra. W razie czego na jednym damy wait. Dobra. Ach, cholera. Wait. Czy on nie pił tej potki, co permanentnie zwiększa szansę trafienia? Nie, on nie pił jej. On chyba pił potkę tylko na HP. Tak patrzę. Albo jeszcze na obrażenia może, nie wiem. Zaraz zobaczę w sumie, jak to z tymi obrażeniami jest. Bo ma plus 11 na pewno od sztandaru i artefaktu, ale 35%... Nie pił potki w takim układzie. Jest ok. Jeszcze te 6 punktów zdrowia, czy to mi się przyda, czy mi się nie przyda te 6 życia? Nie przyda się. Dobra, to dobij to. Bo jeżeli mój bohater miałby mieć więcej życia od zombiaka, to mógłbym coś z tego uzyskać ciekawszego, ale już nie ma sensu tak tego przedłużać. Te 6 punktów zdrowia i tak jest mało i tak. I teraz jak ja zaatakuję, to wilku gryzie mi zombie.
A tego nie chcę, więc damy Wade'a. Niech on mi ugryzie bohatera. Już mi się nie chce po prostu. Tak pomyślałem sobie, przecież miałem się na nim leczyć, ale już tak mi się nie chce. Już nie chce mi się po prostu tego przedłużać. Nie ma większego sensu chyba. Dobra, no w Krakena nie wejdę, bo mnie zmasakruje, chyba że się uleczę potką, albo pancerz sobie jakiś łyknę, albo go osłabię jakimś zaklęciem, takim drzewem na przykład, które bije 65 razy 2, to będzie 130 punktów obrażeń na pysk, drugopoziomowym zaklęciem. To jest nawet spoko. Przydaliby się już nekromanci jacyś. Więcej obrażeń. Czy ja chcę mieć odcień, czy ja chcę cały czas z widmem być? To też jest dobre pytanie. Tak patrzę, że z hajsami nadal będzie mimo wszystko problem, więc... Więc ja wam powiem, że tak nie wiem za bardzo co robić w tej grze, w tej mapie w sensie, bo tak jakoś tak... Nie wiem, w sumie schowałbym tego bochcia. Nie mogę go zostawić na wodzie. Musi być na lądzie, bo kraken mnie zaatakuje. Dobra. Różgowicz. Dobra, lecisz. Po Vinci złota. I teraz tak, potrzebuję budynek do nekromanty oczywiście. Chyba, żebym poszedł w dwie śmierci albo w dwie zmory. Co też nie jest takie złe, ale wolałbym jednak pójść w arcywampiry. Więc pójdziemy w arcywampiry. Taki był plan początkowo i takiego planu się trzymajmy. Kolejny budynek będzie raczej do zombiaka, czyli do wojownika szkieletów. Do odcienia się zastanawiam, czy chcę mieć ten budynek do odcienia, czy widmo zostawić sobie. Bo widmo to jest zawsze paraliż w tę konkretną jedną jednostkę, którą chcę, a odcień... Odcień niby może sparaliżować wszystko, ale rzadko kiedy paraliżuje to, co potrzeba. I to jeszcze nie była 10. tura, prawda? To była dopiero tura 8 chyba. Tak długo ją robiłem. No ma się więcej bohaterów, to się dłużej robi tury. A może udałoby mi się jakoś przyspieszyć to nagrywanko? Bo jest taki jeden sposób, żebym wyświetlił grę w oknie, ale wtedy będzie taki pasek u góry i wtedy gra chodzi szybko. Po prostu chodzi wtedy gra szybko, tylko że ten pasek będzie u góry i on jest dosyć irytujący. Niemniej jednak myślę, że taki mały minus za tak dobry plus mógłby być tego wart, więc drugi odcinek nagram właśnie w inny sposób, żeby gra chodziła po prostu szybciej. Może to będzie warte tego zachodu. Dobra, no sprawdźmy, co jest w tej ruinie szkieletem, no bo nie będę przecież tam wchodził na ślepo. Bo tamta ruina i tak była wystarczająco groźna. A tutaj może być coś jeszcze groźniejszego. 3 wataszki. Boże święty. To jest 300 obrażeń. Za dużo. To jest okropne. Nie ma co się porywać, jest pewny kill na jakiejś mojej jednostce. Dobra, myślę, że wiecie co, że ja pójdę sobie na górskie klany. Skoro już ich częściowo zaatakowałem, to ich po prostu dalej dręczmy. Czy jak ja tu ustanę... Nie, to nie jest woda, to jest nadal teren, okej. Dobra, myślę, że będę się trzymał tutaj górskich klanów. Podjedź tutaj jeszcze przyjacielu. Skupmy się na jednym przeciwniku po prostu. Jak będą mnie atakować z góry, to się czymś cofnę.
Dobra, lecisz tu, przejąć mi tę kopalnię. Potrzebuję jej. I potrzebuję też budynku do tego. Czempion szkieletów, później za 1500 i później widmowy wojownik za 3000. Jak ja uwielbiam tę jednostkę. Widmowy wojownik, piękne statystyki, szansa na paraliż. No po prostu idealny wojownik. Mój ulubiony wojownik tak naprawdę ze wszystkich wojowników w grze. No ewentualnie obrońca wiary jeszcze jest moim faworytem ze względu na inicjatywę i pancerz, dzięki czemu po prostu może być szybciej przed łucznikami, przed zbirami, nawet czasami może być przed wozem zbirów szybciej. Obrażeń 125, tyle samo co widmowy wojownik i 30 punktów pancerza. Obrońca wiary ma chyba 225 punktów zdrowia, widmowy wojownik ma 320, ale przez 30 punktów pancerza, który ma obrońca wiary, można by powiedzieć, że tego HP ma 30% więcej, co by dało nam w sumie... 30% z 225 to jest, ja wiem, niecałe 70 chyba, nie? Widmowy wojownik i tak ma więcej HP i tak jest bardziej tanki. No. Ale wychodzi prawie na to samo. Na przykład, jakby miał ktoś jebnąć widmowego wojownikowi za 300, to wiadomo, widmowemu zostanie te 20. Jakby ktoś miałby jebnąć za 300 obrońcy wiary, to on wtedy otrzyma 210 punktów obrażeń i mu zostanie 15. Więc wychodzi prawie na to samo. Dobra, Bochciu, potrzebuję, żebyś ty się na czymś fajnie wyleczył, na przykład na jakiejś armii górskich klanów. O, to jest jakiś zbir. To jest w sumie nawet nie najgorszy cel. To są jakieś skarby. Za 40 mnie to, jestem odporny na śmierć, dzięki czemu ja 60 punktów zdrowia od ciebie wykradnę, stary, wiesz o tym? Nie, tak nie będzie, spokojnie, ja to wyklepię, ja chcę te życie wykraść od niego. On mi zadał 41, ja się wyleczę za 60, będę 19 punktów zdrowia do przodu. Ja chcę się z tego wyleczyć. Dobra, obrona, paraliż, tylko traf. Aha, no to się wkurzyłem w tym momencie i chyba w potkę pójdę po prostu. No, trzeba pójść w potkę. A szkoda. Mhm. O, to jest bardzo wartościowe, 500 zł za to. A to jest za 400. 1000, ja pierdzielę, jestem ustawiony. Mogę grać co chcę, mogę robić jak chcę. Tutaj jest nawet sklep i będę mógł jeszcze zabić tego krakena zaraz, tylko się setką wyleczę i easy na klatę. Weźmiemy sobie jeszcze zaraz tę kopalnię. Ty, Bochcio, no możesz tam podjechać w sumie. Nie zostawaj na wodzie, bo cię krakers dopadnie. Dobra, zostań tutaj. Jesteś bezpieczny w tym miejscu. Dobra, ty siedź na dupie. Mamy teraz w sumie takie pokłady złota, że ja zacznę rozbudowywać to miasto. Myślę, że mogę sobie na to pozwolić, bo jak ja sprzedam te przy... to jest 1900 złota. Ja tutaj znalazłem dosłownie 1900 hajsu. Bardzo dziwna mapa, naprawdę, w sensie... Generalnie jest taka trochę taka sneaky, bo w ruinach na przykład są dosyć ciekawe i trudne walki. Boty oczywiście też mają jakieś armie wyekspione, które były, są tutaj dosyć ciekawe, też stresujące. A to już była 10. tura w ogóle. Także myślę, że sobie w tym momencie zakończymy nasz odcineczek. Także, ja byłem Skowron 5. To był już, nie mam bladego pojęcia, który odcinek serii Disciples 2, Bunt Elfów. 6. scenariusz, długi scenariusz, duży scenariusz Hordamieni Umarłych. Zastanawiam się, jaki w ogóle dać podtytuł, bo do tej pory było po prostu Disciples 2, przymierzałem elfów i pomyślniku rasa, którą grałem. A teraz to jest, znowu gram tymi Hordami Nieumarłych, więc może dla odmiany po prostu będę jakiś po prostu tytuł dawał co do tego odcinka. Nie wiem, na przykład customowa mapa,
Customowa mapa, dziwna mapa, no bo w sumie jest trochę dziwna, ale i tak ją ugramy. My i tak ją ugramy. Myślę, że warto będzie ją mimo wszystko spróbować ugrać. Także, raz jeszcze dziękuję, ja się żegnam, miłego dnia, na razie i pozdrawiam.